Ewangelii według świętego Marka. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. To jedno zdanie z Ewangelii może człowieka niesamowicie zainspirować. Przede wszystkim jest odpowiedzią, jakąś odpowiedzią Pana Boga na pytanie o to, kim jest człowiek, kim jesteśmy. Na to pytanie odwieczne, na to pytanie, na które każdy z nas stara się jakoś odpowiedzieć. Kim jest człowiek? I oto Bóg odpowiada. Człowiek jest w połowie drogi między zwierzęciem a aniołem. Wiemy dobrze, że zwierzę to jest samo ciało, bez duszy. Nie ma duszy nieśmiertelnej. Anioł zaś to dokładna odwrotność. Sama dusza, bez ciała. A człowiek w połowie drogi między tymi dwoma biegunami jest tym, który ma ciało i duszę. I kiedy ma ciało i duszę, to staje się osobą. Ciało i dusza, a więc pierwiastek zwierzęcy i pierwiastek anielski w człowieku. Bardzo wyraźnie tego doświadczamy codziennie. Tego, że potrafimy jak zwierzę walczyć o w próbie wyszarpywania sobie fragmentu rzeczywistości, fragmentu jakiegoś dobra, fragmentu czegoś, czego, bez którego wydaje nam się, że nie możemy żyć. A czasami potrafimy jak anioł oddać to, co mamy, komuś obok nas. Czasami jak zwierzę żyjemy bez zastanowienia, goniąc za tym, co bardzo doczesne i bezwartościowe, a czasami jak anioł siadamy zadumani, myśląc o tym, kim jesteśmy, albo klękając do modlitwy przed przedwiecznym. Między aniołem a zwierzęciem człowiek, a dziś widzimy, że o ile jest prawdą to, iż każdy człowiek jest jakimś naśladowcą Jezusa Chrystusa, człowiek, odnajdujemy człowieka na pustyni. Pustynia to przedziwne miejsce. To nie jest miejsce dla tych, którzy sobie w życiu wszystko poukładali. Dla tych, którzy chcą mieć wszystko według planu. To nie jest miejsce dla tych, którzy chcieliby mieć w swoim życiu wszystko sterylne. Niedawno ogłoszono, że niesamowicie drogie badania nad prędkościami cząsteczek okazały się być błędne, wyniki tych badań okazały się być błędne, bo jakiś kabel się obluzował i okazuje się, że wszystkie te badania trzeba powtarzać, bo wyniki wskazywałyby na rzecz niemożliwą, a mianowicie na prędkość większą niż prędkość światła. W życiu człowieka, w sercu człowieka wystarczy jedno ziarnko piasku z pustyni, żeby rozregulować całą maszynerię. Takie ziarnko, gdy dostanie się do motoru naszego życia, to ten motor po prostu od wewnątrz rozwala. Takie ziarnko piasku z pustyni, gdy dostaje się do naszego serca, rozregulowuje serce i powoduje, że musimy się poddać głębokiej operacji. Takie ziarnko z piasku to na przykład grzech, który powoduje, że musimy oddać się w ręce chirurga, spowiednika, który skalpelem to ziarnko z naszego serca wydobędzie. Pustynia nie jest dla tych, którzy sobie wszystko poukładali i chcą mieć sterylne życie. Jest dla tych, którzy pragną przygody z Bogiem. Nie zwierzę i nie anioł, człowiek z piaskiem na rękach podąża za Chrystusem. Bardzo Wam tego życzę i zapraszam na jutro. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga zstępującego na brzegi duszy.